Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to będzie reakcja na zwiastun nowego dodatku do Path of Exile. To jest chyba nowy dodatek. Wchodzi za 21 dni, z tego co widzę tutaj na liczniku, który jest pokazany na stronie głównej Path of Exile. I powiem wam, że jestem w szoku i pod wrażeniem, jak szybko oni stworzyli nowy dodatek. Przecież niedawno, całkiem, bodajże latem, wychodził Fall of Oriad, który wprowadzał aż 6 nowych aktów i naprawdę masę kontentu. A tutaj, z tego co widzę, kolejny pełnoprawny dodatek. Zobaczmy, czego możemy się spodziewać? Nowe klasy? Może jakieś opcje kustomizacji? W co wątpię? Chociaż nie zdziwiłbym się, jeżeli chodzi o Grinding Gear Games, to oni naprawdę robią mega, mega robotę i aż mi głupio, że w POE aktualnie nie gram. Ale okej, ma być to reakcja na zwiastun, a nie moje żalenie się, więc zobaczmy. I am Valdo Caesarius, Chief Archon of the Oriath Academy. I write in a fevered state, terrified by what I have become. Oh, find the book. I have gazed upon things not meant for the eyes of man. Old Godzi. Spores of malignant madness that must be stopped. Mroczny wędrowiec. None of us are safe. Drzewko skili. Dwie nowe mapy. And indescribable evil, shrieking with immemorial lunacy. My sanity. Wow. Ravaged by its relentless jaws. I hear its cry. Echoing through my blistered mind. The o kurwa, jakie zajebiste. Knocking at the threshold. Ah, witch. Dziesięć nowych skilli. Nowy sezon. Shaped and Elder Item, o kurde. Jakiś nowy rodzaj legend, czy coś w tym stylu. Nowi bossowie. This war for the Atlas is a war for our sanity. A war for our world. A war for our soul. Wow. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Naprawdę. Jestem w szoku tego, jak dobrą jakość może prezentować gra, prezentować studio w grze free to play, która jest free to play, bez żadnych pay to win opcji, same kosmetyczne. Tak powinien wyglądać gaming, moi drodzy. Nie lootboxy z bonusami plus 100% do niewrażliwości na pociski w locie, tylko tak to powinno wyglądać. Dodatek wyszedł drugi po pół roku, z tego co... Tak, on wychodził wtedy, kiedy Necromanta wychodził latem. Po pół roku wychodzi dodatek pełnoprawny, który posiada 10 nowych skilli, nowych bossów, 32 nowe mapy. Wydaje mi się, że to jest dużo. Nie gram za bardzo w Path of Exile, nie doszedłem jeszcze do endgame'u nigdy w tej grze. Będę musiał kiedyś przysiąść przy tym. Naprawdę, jeżeli ta gra się tak rozwija dobrze, to ja nie wiem, czy jakiejkolwiek innej grze będzie łatwo w ogóle podejść do tego poziomu, który aktualnie Path of Exile sobą reprezentuje. Naprawdę. Tu już nie chodzi o to, czy ktoś jest fanboyem jednej czy drugiej strony. Ta produkcja po prostu rozwija się mega dynamicznie. Widać, że jest to robione z pasją, że nie jest to robione tylko dla hajsu, że jest to robione naprawdę od początku do końca jak należy.
Chciałbym naprawdę teraz czuć się tak, jak czują się ludzie, którzy grają w Path of Exile normalnie na co dzień i co pół roku dostają tego typu dodatki. Naprawdę. Jestem w szoku. Wielki szacun dla Grinding Gear Games i moi drodzy, mam nadzieję, że 8 grudnia, tak, 8 grudnia coś razem może pogramy w to w Path of Exile. Nie będę wam obiecywał nic, bo wiem, że już dużo razy mówiłem, że spróbujemy. No i próbowałem, ale jednak gdzieś dochodzi moment, w którym zaczynam się nudzić. Być może przeforsują mnie do tego chłopaki z gildii, żebym przebił się jakoś do tego endgame'u i tam coś podziałał. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeżeli podobała wam się taka krótka reakcja na zwiastun, zostawcie łapkę w górę czy jakiś komentarz. Pooglądamy sobie jeszcze kilka innych zwiastunów. Tak więc dzięki wam za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!